Raka Feliksa! I oto przed Państwem, po mojej prawej stronie, wcielający się w mer Milana, Koruptor! Proszę Państwa, Trak. Trak, z kim się Państwo kojarzy? Z jakim gladiatorem? Spartakus, dokładnie. W starożytnym Rzymie, poza tradycyjnymi kategoriami gladiatorów, pojawiały się oczywiście nowe i często pochodziły one od jeńców, którzy byli schwytani przez legionistów rzymskich. Ci jeńcy trafiali ku uciesze tłumów na piaski aren po to, by można było pokazać mieszkańcom Rzymu chociażby, że dany lud został zdobyty przez Rzymian. I tak oto pojawiali się Samnici, pojawiali się greccy wojownicy i pojawiali się wojownicy z plemion trackich. Z czasem oczywiście jeńcy umierali, czasy się zmieniały, ale ich uzbrojenie zostawało i pozostawała po nich kategoria gladiatorów. I tak oto jeszcze raz przed Państwem, po prawej stronie, Trak Felix, Myrmidla Koruptor, gladiatores Pugnaty! Kto zwycięży? Pamiętajcie, że oni lepiej walczą, jeżeli słyszą jakikolwiek doping, tak więc Felix z kwadratową tarczą, Koruptor z dużą. Koruptor! A może Felix, wyśmienicie! Tak jest! Felix szybki, zwinny, jego zakrzywiony miecz Sicha pozwala mu na sięgnięcie do przeciwnika za jego tarczą. I proszę Państwa, nasz Koruptor, mimo iż należy do ciężko zbrojnej kategorii gladiatora, ma dużą, ciężką tarczę i zazwyczaj jest to styl defensywny, wykazuje dosyć dużą zwinność. Nagrodźmy go brawami! O, słania się na nogach nasz Koruptor. O, proszę Państwa, tym razem zwinność naszego młodego Feliksa zwyciężyła. Gromkie brawa, zwyciężył Feliks! Powstań, Koruptorze!